Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj udało mi się do mikrofonu zaprosić panią Ilonę Łebkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani określana w Wikipedii, bo ma pani hasło, jest pani osobą encyklopedyczną. Jak to brzmi? Osoba encyklopedyczna, muszę zapamiętać. Co mi się rzadko zdarza mieć gości encyklopedycznych, bo ma pani właśnie hasło. I tutaj w haśle w ogóle chciałem zapytać, czy to hasło jest dobrze napisane? Czy... Wie pan, że nie przyglądałam się. Aha. Będę musiała sprawdzić, mogę edytować. Czyli znaczy, że dobrze, bo nikt nie informuje, że coś jest nie tak. Tak, tam chyba jest, kiedyś patrzyłam, była jedna nieaktualna informacja, że jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Twórców tam Telewizyjnych Serial. To stowarzyszenie jest zawieszone, natomiast jestem przewodniczącą Zarządu Gildii Scenarzystów Polskich. Nie wiem, czy to już jest tam. No to w razie czego będzie źródło, żeby poprawić, tak, żeby dopisać, bo nasza audycja tak. będzie tym źródłem. Ale czytam od samego początku. Ilona Łebkowska, polska scenarzystka i producentka filmowa, i serialowa pisarka. No, to się zgadza. Tak by pani chciała być określona? Tak. No to świetnie. I jeszcze dalej czytam, tutaj sięgam dużo głębiej. Ze względu na osiągnięcia telewizyjne nazwana jest królową polskich seriali. No tak, tak. Pierwszą damą polskich seriali, czy Midasem polskiego show biznesu. Tak kiedyś było, tak. Teraz już gorzej. Anna Mucha w wywiadzie dla Playboya określiła Łebkowską mianem Szekspira współczesnej telewizji. To bardzo miłe ze strony Ani. Myślę, że te rzeczy są już może nie zdezaktualizowane, bo byłam tak określana rzeczywiście przez wiele lat, ale to były czasy, kiedy seriali było kilka, po dwa, trzy, w każdej stacji było mniej, nie było streamingu i wtedy rzeczywiście każdy z tych seriali jakoś Netflixa się... nie było chyba. Tak, też. Oczywiście nie było. I każdy z tych seriali oczywiście w jakiś sposób bardzo wyraźny się zaznaczał w odbiorze społecznym i stąd te wszystkie określenia. Teraz na całe szczęście paleta możliwości scenarzystów jest olbrzymia, bo jest mnóstwo miejsc, do których mogą pisać. A też ja troszkę już przechodzę, że tak powiem, na emeryturę, na której formalnie jestem, więc też już to nie jest takie... Mhm. No ale cały czas pani tworzy, to nie jest tak. Ja ostatnio też trafiłem na jakiś serial, o którym w ogóle nie miałem pojęcia, w którym wyczytałem, że pani jest scenarzystką. Jaki? Stulecie Winny. No tak, to znaczy tam byłam w trzech sezonach szefową literacką i pisałam część odcinków, tak, to prawda. Mhm. Ja chciałem zapytać, bo taki cykl rozpocząłem, żeby dowiedzieć się, jak Wikipedia zmienia świat generalnie, bo taki jest tytuł naszej serii. I chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób pani korzysta z Wikipedii, bo na pewno pani korzysta, nie ma możliwości, oczywiście, nie ma encyklopedii pisanych. Bardzo już. Często zaglądam do Wikipedii, kiedy chcę sprawdzić na przykład datę urodzenia jakiegoś. Czasem dyskutujemy, nie wiem, oglądam jakiś film, jest jakiś aktor zagraniczny, bo jeśli chodzi o polskich, to zazwyczaj sięgam do branżowych portali. Natomiast zagranicznych, to czy on jest młodszy od tego, czy od tamtej, czy jest młodszy ode mnie, czy jest, rozmawiamy sobie z mężem, ja zaraz sprawdzę, pach, i już wiem, że to na przykład data urodzenia, tam 62 rok albo coś takiego. To jest coś, gdzie często zaglądam. Czasem zaglądam do Wikipedii też przed wyjazdem na urlop, kiedy znajduję sobie jakieś miejsca, które trzeba zwiedzić, więc ten pierwszy taki, jak jestem przy komputerze, rezerwuję jakieś noclegi, bilety samolotowe, nie mam pod ręką akurat jeszcze przewodnika, bo zawsze przed wyjazdem sobie potem przewodnik staram kupić, czy mapę, to korzystam z informacji Wikipedii na temat zabytków, miejsc, które potencjalnie chcę odwiedzić. To są takie dwa momenty, w których najczęściej korzystam z Wikipedii. Oczywiście często sprawdzam, no, co, nie wiem, powiedzmy, dostaję jakieś lekarstwo i jest jakiś dziwny składnik, no to też wrzucam w Google i zazwyczaj pierwsza wyskakuje mi Wikipedia ze swoimi informacjami, co to jest i czy się mam bać to łychać, albo jakie skutki uboczne może też to wywołać. W takich rzeczach sprawdzam coś w Wikipedii, i myślę, że też
czasem bezwiednie wchodzę na stronę Wikipedii w momencie, kiedy na przykład coś mnie interesuje, no nie wiem, jakieś wydarzenie historyczne omówię na przykład też. Nie sięgam do papierowej encyklopedii, właśnie mąż gdzieś postanowił swoją encyklopedię Britannicę, którą kiedyś kupił chwilę przed rozwojem internetu, oddać gdzieś do jakiejś biblioteki, bo nie korzystamy z niej rzeczywiście. Ja swoje encyklopedie papierowe też komuś przekazałam, kto sobie robił bibliotekę i dałam ogłoszenie na Facebooku, że oddam encyklopedię 13-tomową i jakaś pani postanowiła po tą encyklopedię do mnie przyjechać, bo powiedziała, że zrobiła sobie dużą bibliotekę na zamówienie półki i że to będzie wspaniale tam wyglądać. Okej. Okay. Ja wolę jednak sprawdzać to wszystko w internecie. Więc... Dla wyglądu po prostu. Tak, dla wyglądu. Tak. No gdyby Wikipedię wydrukować, to był taki obrazek, jak to by wyglądało, tak. Więc to kilka ładnych pomieszczeń, no więc kilka właśnie budynków. I dlatego uważam, że łatwiej jest korzystać w tej chwili po prostu z tej encyklopedii internetowej, czyli Wikipedii. I korzystam z niej chętniej. Kiedyś oczywiście uwielbiałam encyklopedie papierowe. Jak się tam pojawiła pierwsza encyklopedia, taka chyba czterotomowa, a wcześniej taka. Jeszcze była taka jednotomowa w domu rodzinnym, to uwielbiałam przeglądać, szczególnie trafiać na te nieliczne, kolorowe takie ilustracje. Były motyle, były flagi państw, były jakieś zwierzęta. To było bardzo fajne. Takie specjalne strony włożone takie, z tak, strony kolorowe, tak. To było fantastyczne. No ale to było ponad 60 lat temu. Mówi pani o życiu codziennym, czyli takim po prostu korzystaniu z Wikipedii. A jak w pracy pani pomaga Wikipedia? W pracy oczywiście też. W wypadku, kiedy piszę jakiś scenariusz, w którym są albo jakieś fakty bardzo konkretne z dziedziny, na której się niezbyt znam, mam jakieś przeczucie, że być może mam dobry pomysł, że to i tamto się rzeczywiście zdarzyło, albo tak to trzeba opisać, albo jeśli na przykład robiłam rzeczywiście serial Stulecie Winnych, którego byłam szefową literacką, i była to rzecz historyczna, bo zaczynała się w 1914 roku. Oczywiście była to akurat adaptacja książki, ale mimo wszystko odchodziliśmy, pisząc te scenariusze dosyć mocno od książki, a też sprawdzaliśmy, czy wszystkie fakty przytoczone w książce są wiarygodne. I wtedy też Wikipedia była niezawodnym źródłem informacji. Więc w pracy korzystam w ten sposób. Po prostu sprawdzając jakieś rzeczy, nie wiem, bohater ma umrzeć na coś, prawda? No więc pach, sprawdzał chorobę, nazwę choroby, jej przebieg, jej przyczyny, leczenie, potencjalne ryzyko śmierci i tak dalej. No takie rzeczy wszystkie można sprawdzić w encyklopedii, a pisząc scenariusze, takich szczegółów ma się mnóstwo. Bardzo dużo, naprawdę. Oczywiście potem się pojawia gdzieś na etapie produkcji już konsultant z danej dziedziny i on to weryfikuje, ale ten pierwszy rzut oka na problem, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle mój pomysł na właśnie jakieś fabularne rozwiązanie ma sens, to ten pierwszy rzut oka zawsze do Wikipedii, żeby to zweryfikować. A jak daleko pani sięga w Wikipedii? Bo Wikipedia przedstawia zbiór haseł, ale też czasami przypisów. Klikam w te przypisy, w linki na przykład, w jakieś, gdzie są przytaczone jakieś artykuły, rozdziały z książek i tak dalej. Tak, też to robię, jeśli szukam. Szczególnie właśnie w tych poszukiwaniach historycznych serialowych wydarzeń. A jak często, czy w ogóle zdarzyło się, że konsultant powiedział, nie, to bzdury są w Wikipedii, to trzeba coś innego zrobić? Chyba nie. Oczywiście trudniejsi są we współpracy konsultanci medyczni, ale też ja ich też bardzo cenię, bo często rzeczywiście encyklopedyczne, wikipedyczne również dane są nie całkiem ścisłe, nie tak precyzyjne, jak to powinno być. Jeśli lekarz jest konsultantem, podpisuje się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem i często tytułem naukowym, to dba o to, żeby zachowując oczywiście pewne prawdopodobieństwo filmowe, gdzie jak wiadomo w szpitalu w Leśnej Górze wszyscy zdrowieją szybciej, ale też jednak, żeby nie wyzdrowieli za szybko i bez jakichś działań medycznych, więc tam po prostu pojawiają się wtedy czasem uwagi, ale to nie są uwagi
że Wikipedia jest do niczego. Raczej są uwagi, że nie należy leczyć się u doktora Google'a. No, u doktora Google'a i u cioci Wikipedii, tak? Tak, tak. No tak słyszałem, że właśnie, to znaczy mamy przy każdym haśle medycznym informację, że to nie jest porada medyczna i że to trzeba bardzo ostrożnie traktować. I myślę, że tak ludzie to traktują. Tak, to można się zorientować wstępnie najpierw, ale przyznam szczerze, że akurat w wypadkach, w sprawach medycznych to jest potwornie frustrujące szukanie informacji w internecie, ponieważ ja chciałam ostatnio sprawdzić, jakie mogą być przyczyny tam bólu stawu w nocy, bo akurat na to cierpię. Ja mniej więcej wiem, z jakiego powodu, ale myślę sobie, może to jest też coś innego. I wrzuciłam do Google'a zapytanie nocne bóle stawów. Wyskoczyły mi takie choroby, że szybko to zamknęłam, bo stwierdziłam, że po prostu się załamię kompletnie, jak to przeczytam do końca. Więc czasem lepiej wiedzieć mniej niż więcej. No tak jak kobiety w ciąży często sięgają tak, po powikłania tak, w ciąży, tak, no to tak, też tak. Można się przerazić, lepiej tego nie czytać. Wszystko człowiek ma od razu. No tak. Więc lepiej nie, w takich sprawach medycznych być ostrożnym. A czy próbowała pani edytować Wikipedię? Nie, nigdy jeszcze nie. Ale może sobie zedytuję własny biogram. To byłoby nawet zabawne. No można, oczywiście. Tylko trzeba podawać źródła właśnie. Oczywiście. To jest podstawa. Ja nie jestem źródłem. No właśnie, tutaj jest problem. Dlatego, czy ktoś sam o sobie nie może wyedytować? Może wyedytować, tylko musi powoływać się na źródła, które są publicznie dostępne i są opublikowane. Dobrze. Wiarygodne. Czyli na przykład, jeśli bym chciała dodać informację, załóżmy, że jej nie ma, że jestem przewodniczącą zarządu Gildii Scenarzystów Polskich, to mam na przykład zrobić odniesienie do strony Gildii Scenarzystów, gdzie jest skład zarządu i tak dalej. Tak, to jeśli ta strona jest wiarygodna, tak, no to jest, znaczy nie jest stworzona przez, nie wiem, jakiegoś fana, tylko że to jest stowarzyszeniowa strona. Stowarzyszenie, tak. No i ma odpowiednią renomę też, prawda, bo to no, małe stowarzyszenie na przykład może też stworzyć swoją stronę i tam coś napisać, prawda, i to też można, to już wtedy trudno się powoływać na to. Jasne, więc spróbuję. Wiarygodne źródło przede wszystkim i mu publikowane, czyli na przykład dowód osobisty nie jest takim źródłem, prawda, nie można swojej daty urodzenia poprawić, to jest ciekawe. Doprawdy? W Wikipedii. Tak, no bo ja wiem, kiedy się urodziłem, no ale gdyby się tak zastanowić, to tak naprawdę to ja nie wiem, kiedy się urodziłem, prawda, bo tylko mam dokument. Okej, ale to jest jednak dokument wydany na podstawie ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie są metryki no i jest prawda. Tam pana metryka na pewno. I na tej podstawie pan dostał ten dowód osobisty. Ale dowód osobisty nie jest publikacją. Nie jest, a metryka też nie jest oczywiście publikacją, a księgi wieczyste, odniesienie do ksiąg, na przykład ksiąg stanu cywilnego. Jest teraz dostęp chyba do ksiąg stanu cywilnego. Tak, bo bardzo wiele rzeczy można zamówić, wiele tego typu dokumentów przez internet. Poprzez kliknięcie, to teraz się stało tak, że na przykład bardzo dużo dokumentów, właśnie na przykład niektóre nawet parafie, księgi parafialne, gdzie są chrzty, udostępniają w internecie. To jest oczywiście wielka praca. Podobnie jest właśnie, wydaje mi się, z księgami stanu cywilnego, że to też powoli zaczyna być udostępnianie w internecie. Muszę sprawdzić właśnie, czy można coś takiego znaleźć tam. No są księgi przecież statystyczne ze Stanów Zjednoczonych i można śledzić losy swoich przodków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych, po nazwisku nawet. Tak. Także to jest niesamowite. No ale właśnie wracając do tego dowodu osobistego, on nie jest publikacją, natomiast często pojawiają się błędne publikacje w wiarygodnych źródłach, w gazecie wyborczej, w jakimś portalu internetowym o dacie urodzenia konkretnej osoby. Tak, o wieku, tak bardzo często też. I potem Wikipedia powołuje się na to źródło, no bo ono jest wiarygodne, dopóki nie straci tej wiarygodności. Jak to potem jest? I właśnie wtedy... Ktoś wtedy znajduje jest, nowe źródło, w którym wtedy jest inny. Kłopot, żeby to sprostować, odkręcić. Prawda? No bo był chyba nawet taki przypadek, że aktorka chciała, nie wiem, tam odmłodzić się czy coś i podała, myślę, że nie jeden. Podała inną datę w czasie wywiadu jakiejś gazecie, która była poczytna. No i później w Wikipedii zostało to zamieszczone, a po kilku latach to już zupełnie zostało zapomniane. Natomiast no, ta osoba, która była opisana, mówi, że to wcale nie jest moja data urodzin. I miała no, słuszne pretensje o to. Ale sama podała złą datę. Ale żeby to
odkręcić, trzeba było stworzyć nową publikację, czyli musiał być kolejny wywiad, w którym na przykład jak gdyby sprostowana była tamta informacja i wtedy na to można się było powołać, żeby to poprawić. Albo poprawić w tamtym miejscu. Jasne. No bo to skomplikowane, często, ale rozumiem, tak, że to są tego typu działania, które mają zapobiec zamieszczaniu informacji, które są wyssane z palca, mówiąc najoględniej. To też, ale chodzi o to, że Wikipedia nie przedstawia prawdy objawionej, to znaczy nie przedstawia prawdy, tylko przedstawia źródła, jak gdyby, informacje na temat. Tak, tak, rozumiem, na podstawie oczywiście źródeł. I jeszcze na koniec chciałem z panią spytać, czy coś myślałaby pani, żeby poprawić w Wikipedii? Trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że to funkcjonuje dosyć dobrze. Znam różne wątpliwości dotyczące tego, że ktoś na przykład właśnie komuś edytuje jego notkę i tak dalej, dlaczego tak się dzieje. I ja aktywnie z tej Wikipedii nie korzystam w znaczeniu tych edytowania jakichkolwiek informacji, więc nie wiem, na ile to jest dobrze robione, źle, na ile jest to ryzykowne, niebezpieczne i tak dalej. Ja myślę, że w Wikipedii trzeba poprawić to, żeby jak rozrastała się, prawda? To jest najważniejsze. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc jest fantastyczne, że istnieje takie miejsce, czy taka, nawet trudno powiedzieć, taki portal, taka platforma, taka społeczność. I właśnie o to chodzi. To chciałam powiedzieć, bo jak zastanawiałam się przed przyjściem tutaj dzisiaj, co jest najważniejsze dla mnie w Wikipedii, co jest najwspanialsze. Rozmawialiśmy 10 lat temu i wtedy mówiłam, że właśnie jest tak, że jak czegoś nie ma w Wikipedii, to tego nie ma, trochę żartem. A teraz pomyślałam sobie, że przez te 10 lat bardzo zmienił się świat. Jesteśmy dużo bardziej podzieleni i w świecie, i w kraju, na uchodźców i rdzennych mieszkańców, na tych, co są za Putinem i przeciw Putinowi, na tych, co są za LGBT i przeciw LGBT, tych, co są za PiS-em i tych, co są za opozycją. I w tym podzielonym świecie jest wspaniale, że istnieje miejsce, gdzie jest równość ludzi zrzeszonych w tej wspólnocie i jest to właśnie wspólnota, to jest słowo, którego nam może nie brak, bo cały czas nim się posługujemy, ale brak nam rzeczywistej wspólnoty na przykład ostatnio. Moim zdaniem przez ostatnie lata, kiedy żeśmy tak się niesamowicie podzielili przez rozmaite zdarzenia i przez politykę. Więc jest wspaniale, że jest taka wspólnota, w której zapewne też są i zwolennicy PiS-u, i zwolennicy PO, ale ona jednak jest wspólnotą. Jest coś, co ich łączy i potrafią ci wszyscy ludzie w tej wspólnocie wikipedystów pracować na rozwój tej swojej wspólnoty. To jest coś, czego nam w normalnym życiu niesamowicie brak. I uważam, że Wikipedia może być tym przykładem na to, że można, mając nawet różne zdania na ten sam temat, pracować razem dla jakiegoś wspólnego dobra, bo Wikipedia jest naszym wspólnym dobrem i że można budować wspólnotę z ludzi o odmiennych poglądach, o odmiennych wyznaniach, o odmiennym pochodzeniu i ta wspólnota rozwija się coraz bardziej. To jest niesamowicie optymistyczne i uważam, że wszyscy powinniśmy brać przykład z Wikipedii. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.